Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. Zajmuje pierwsze miejsce w rankingu strzelców. A jak zagra dziś? Dobry wieczór! Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś zmagania o punkty we francuskiej Ligue 1. Angers zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Dowiadujemy się, że w meczu Bordeaux padła właśnie bramka. Mamy pierwszą bramkę dla Bordeaux. Obecny wynik brzmi 1-0. Jest dopiero druga minuta spotkania. Bardzo dziękuję za informację. Tracą piłkę. Teraz już możemy oficjalnie i z czystym sumieniem powiedzieć, że dziś na murawie zobaczymy nowych mistrzów. Po ostatnim meczu, Jacku, to już pewne. Tak, mają to. I musi to być wyjątkowe uczucie, gdy sięgasz po te najwyższe cele. Ciekawe, czy zawodnicy zwieńczą ten sezon jak prawdziwi mistrzowie, czy w ich poczynania wkradnie się rozprężenie. Dla nich to już raczej... Zaraz, z tego musi być gol. On jest niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! Messi dośrodkowuje z rogu. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Postacią numer jeden w mediach przed tym spotkaniem był Kylian Mbappé. Takie wyróżnienie spotkało go nieprzypadkowo. Skuteczność to główny wyznacznik. Popatrzmy, ależ teraz okazję. No w końcu bramka! Udało im się, mamy pierwszego gola. No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Ależ to było rozegranie, no naprawdę, tiki-taka wiście katalońskim stylu. A Messi uderzył w swoim stylu, mocno, po ziemi, bardzo trudna piłka dla nawet najlepszego bramkarza. Cieszy się wyraźnie szkoleniowiec. Ten gol oznacza, że mecz układa się zgodnie z planem. Na pewno jednak nie chce, by na tym poprzestać. No to mamy 1-0. Dobrze teraz rozgrywają piłkę. Nie ma nic na łapu-capu. No, takim strzałem go nie pokona. Otrzymałem informację, że przed momentem padła bramka na Stade Orange Vélodrome. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla FC Nantes. Obecny wynik brzmi 1-0. Mija 23. minuta meczu. Dziękujemy za te informacje. Dużo widzi na boisku. Popatrzmy. Dobre, szybkie wyjście, ale okazało się, że jednak nieco zbyt szybkie. Chorągiewka w górze. Spalony. Szkoda, bo to była bardzo dobra piłka, tylko zagrana o ułamek sekundy za późno. Ale tak się dziś gra, żeby zaskoczyć obronę. Trzeba ryzykować, grać na granicy offside'u i czasem się udaje. Nicolò Barella. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Wolna flanka. Jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Aj, piłka leci daleko od bramki. Nie przyłożył się do tego strzału.
Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Dostaje informację, że padła bramka w spotkaniu Rennes. Mamy pierwszą bramkę dla ekipy Stade Rennais. Obecny wynik brzmi 1-0. Za nami 34 minuty tego meczu. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie. Spokojnie budują tę akcję, wręcz z chirurgiczną dokładnością. I jednak z tej akcji nie będzie nic więcej. Koniec łańcuszka podań. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Mbappé. Marco Verratti. No, trudno się teraz dziwić temu pressingowi. Sami się o to proszą. Nie może chybić! Gol, proszę Państwa! To może być rozstrzygające trafienie. Mają już dwie bramki przewagi. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej Kita. Do bramki nie było w tym blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi się. Dziś, czego się nie dotknął, zamieniają słowo. To mamy 2-0. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. I mamy nowego gracza PSG na boisku. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Neymar. Dowiadujemy się właśnie, że padła bramka na Stade Orange Velodrome. Tak, to jest kolejny gol dla FC Nantes. Daje im to prowadzenie 2-0. Mija 47. minuta meczu. Dziękujemy za te informacje. I oto z piłką Neymar. Ale strzał zablokowany. Warto wspomnieć, że niedługo cała Francja zasiądzie przed telewizorami, żeby obejrzeć bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie Ligue 1. Angers zmierzy się z Clermont Foot. Nie wiem jak Państwo, ale ja jestem mocno nakręcony na prawdziwe mecze, bo nie zdziwiłbym się, gdyby padło też mnóstwo goli. Czy zdoła trafić? Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bez zarzutu. Kiedy pomyślę o tej sytuacji sprzed chwili, zadaję sobie jedno pytanie. Jak on to wyjął? To czysta magia, a na pewno szósty zmysł. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Proszę Państwa, mamy wieści, że w meczu rozgrywanym przez Brest padła bramka. Mamy pierwszą bramkę dla Stade Brestois. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Jest 59. minuta meczu. Dziękuję bardzo za meldunek. Mało kto wzbudza w obrońcach taki strach jak Messi sunący w kierunku pola karnego. Mbappé zagrywa w pole karne. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni.
Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Centra w pole karne. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Diallo. Znamy taki styl, prawda? Tiki taka. I Herrera. Gol! Mamy gola dla Paris Saint-Germain. To była tylko kwestia czasu, Tomku. Musieli w końcu dopiąć swego. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Zmiana zawodnika w ekipie PSG. Mamy obecnie 3-0. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Piłkarze PSG wyraźnie częściej są w tym meczu przy piłce. Bo jaki jest najlepszy sposób na uniemożliwienie przeciwnej drużynie strzelenia bramki? Nie oddawać piłki. Jeśli ty jesteś w posiadaniu, to strata gola w tym momencie nie jest zagrożeniem. Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. Nie do wiary, nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do 4 goli. To była cierpliwie realizowana akcja. Wymieniali podania, wymierzone, nic na siłę. A Mbappé pakował piłkę do siatki z najbliższej odległości. Daje informację, że padła bramka w spotkaniu Rennes. Tak, to jest kolejny gol dla ekipy Stade Rennes. Daje im to prowadzenie 2-0. Mamy 76. minutę. Bardzo dziękujemy. Korzystając z okazji, chciałbym teraz Państwa zaprosić na naszą kolejną transmisję, czyli kolejne emocje związane z najpiękniejszym sportem świata. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się przede wszystkim otwartego meczu z dużą liczbą sytuacji podbramkowych, a to coś, co kibice lubią najbardziej. Wspaniała interwencja! To powinna być bramka! Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. W pole karne, głęboko teraz. Interwencja, wybicie, znakomicie, jak z podręcznika. I oto z piłką Leo Messi. Do Messiego. Nie do wiary, naprawdę nie mają litości. Znowu bramka, podwyższają prowadzenie, deklasacja. Messi bardzo ładnie odegrał, jakby byli na treningu, a Mbappé poradził sobie z przeszkadzającym rywalem i zdołał posłać piłkę do siatki. Brawo! Zwiększają przewagę. 5-0. Pozostało już tylko 120 sekund.
po akcji strata. Herrera. Mbappé. Ściąga na siebie uwagę cały... Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo.